Jesteśmy w moim rodzinnym mieście Kościerzyna. Dziesiąty raz odbywają się zawody z cyklu Kościerski Stolem. Tutaj spędzamy w swoim gronie, te zawody robimy, mamy swoją publiczność i dla nich warto to robić. Panie i panowie, oto zaczynamy ten wyjątkowy pokaz nieludzkiej siły, nieludzkich umiejętności, proszę państwa. A bohaterowie tego wyjątkowego wydarzenia są z nami. Karol Kosz-Koroszewski! Towarzyszyć i rywalizować z nim będzie także Krzysiek Kacnerski! Zawodnik z numerem 3 to Rafał Solc! Proszę państwa, wygrał w ubiegłym roku i jest znowu. Panie i panowie, zasługuje na gigantyczne brawa Marcin Schabowski! Panie i panowie, prawdziwy weteran, ale tutaj Kościerzynę zawsze mile będzie wspominał. Józef Tomaszewski! Niezwykle sympatyczny gość. Panie i panowie, to oczywiście on, Sławek Toczek-Mowicz! Panie i panowie, ich też świetnie znacie. Kiedyś znakomici strongmeni. Panie i panowie, Jarek Dymek i Tomasz Lech! Zaczynamy od klasyki, czyli spaceru farmera. Dzisiaj to będą walizki może nie niebotycznie ciężkie, ale to są te nasze stare, pierwsze, na których zjadaliśmy zęby. One są niesamowicie niewygodne. 120 kg na rękę i nie walczymy o najlepszy czas, tylko dzisiaj, tak z uśmiechem powiem, sprawdzamy, który z tych facetów może najdłużej nosić te walizki. Witam wszystkich, nazywam się Krzysztof Kacnerski, jestem zawodnikiem Strongman, ale też trenerem personalnym. Znajdujemy się oczywiście u Sławomira Toczka na zawodach Strongman w Kościerzynie co roku. Taka sama impreza, liczna, najlepsza. Warunki nam odpowiadają, pogoda, konkurencje, zawodnicy, wszystko najlepiej, co może być. Jesteśmy w moim rodzinnym mieście Kościerzyna. Dziesiąty raz odbywają się zawody z cyklu Kościerski Stolem. Są to już 10. edycja o Puchar Burmistrza Miasta. Są to zawody stricto strongman. 6 zawodników w 6 konkurencjach. Wygrywa ten, co zabierze najwięcej punktów. Cześć wszystkim, nazywam się Marcin Schabowski, mam 30 lat i przyjechałem do Was z Gdańska. Jeżeli chodzi o największe osiągnięcia, to amatorski mistrz Polski, wicemistrz Polski juniorów i zwycięstwa w Pucharach Polski. No to jeżeli chodzi o wyciskane maksy, no to wyciskanie na klatce to jest 210 kg, 320 martwy ciąg i 280 na przysiad. Jesteśmy dzisiaj na Pucharze Polski w Kościerzynie i walczy szóstka o to, aby wygrać Kościerskiego Stolema. Zawody układają się dobrze i mam nadzieję, że zostanę na pudle. Ja już, jakby można powiedzieć, z trzecim pokoleniem tutaj już startuję, bo pierwsze pokolenie to było, wiadomo, Jarek Dymek, Irek Kuraś, Lubomir Rybacki i też faktycznie tu startowaliśmy. Później drugie pokolenie, to już weszło Krzysio Kacnerski, właśnie Marcin Schabowski.
a trzecie pokolenie to już jest teraz Rafał Sojc. Te nazwiska i to w sumie te pokolenia coraz się zmieniają. Nie wiem, faktycznie kiedyś te ciężary może robiliśmy troszeczkę większe, ale nie na tym to polega. To polega na tym, żeby fajnie się bawić, żeby spotkać. A tutaj mamy ciężary troszeczkę zbliżone do tych maksymalnych, ale cały czas podkreślam, że to jest zabawa. Zrobił to! Witam wszystkich serdecznie, Karol Kołaszewski, jestem z Koszalina, mam 37 lat. Jestem na Pucharze Polski Strongman w Kościerzynie, kościerski stolem, ciężary naprawdę wielkie, także naprawdę bardzo dobry pokaz siły. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich moich fanów, wszystkich moich kibiców, także trzymajcie za mnie kciuki. Rafał Sojc, lat 26. To już jest mój piąty start w tym roku. W tym roku debiutuję w tym sporcie. Póki co udało się 3 razy być na podium, co jest dla mnie ogromnym sukcesem. Każde starty dają dodatkowe doświadczenie. Na każdym starcie są inne sprzęty, inne konkurencje. Nie wszystkie sprzęty mamy też u siebie na hali treningowej, więc fajna jest okazja zawsze, żeby się sprawdzić w nowych konkurencjach. Czasem, jak na ostatnim starcie w Gdańsku, można sprawdzić się, wychodzisz pierwszy raz za konkurencję, okazuje się, że jesteś w niej najlepszy. Tak, to są 10 już zawody, a pierwsza impreza odbywała się na rynku. No rynek jest zawsze, no jest to miejsce, gdzie faktycznie o publiczność musimy się martwić, bo jest dużo ogródków restauracyjnych, ludzie są i zerkają. Tutaj poszliśmy troszkę na przedmieścia, gdzie nie ma żadnych restauracji. Jak wiecie, tych imprez jest coraz więcej. Tutaj spędzamy w swoim gronie, te zawody robimy. Mamy swoją publiczność i dla nich warto to robić. Cześć, witam Was. Józef Tomaszewski z Lubina przyjechałem. 600 km tutaj do Was, do Kościerzyny. Mam 44 lata już skończone, także no 20 ponad 2 lata w Strongmanie. Trzymaliśmy wagę płaczu, taki agregat, prawie 30 kg. Będzie jeszcze trzymanie samochodów na platformie i martwy ciąg i opona i tak jeszcze takie małe kowadełko, 200 kg między nogami, ale na pewno przysporzy dużo problemów niejednemu. Rekordy maksy, oj, tych rekordów maksów jest bardzo dużo. W martwym ciągu z moich najlepszych latach świetności ponad 350 kg. Teraz jako weteran na Mistrzostwach Świata zrobiłem 310 kg. W kategorii co prawda dużo mniejszej, bo 125 kg. Jestem mistrzem Polski Masters 2023 roku. Wielokrotnym trubadorem Pucharu Polski, Europy i świata, także jest trochę tego, nazbierało się. To jest taki sport, że ja już praktycznie mogę się nazwać kolekcjonerem medali i pucharów. Można klaskać? Panie Sławku, niech pan popatrzy na ten stoper i już mówię, proszę państwa, oficjalny wynik Sławka Toczka, to jest już po prostu legenda, 9 sekund, 78 setnych, knockout. No, przy konkurencji uchwyt Herkulesa zerwałem 2 odciski dosyć mocno, no pół dłoni, jak można pokazać, cały ten kawałek jest zerwany, także jeszcze chciałbym wyjść na publiczności, mentalność jest silna, naprawdę tego chce się, ale
raczej trzeba postawić chyba na zdrowie. Mateusz Kieliszkowski jest teraz tutaj z nami. Na jakim etapie jesteś teraz? Czy przed tobą jakieś zawody? Dzień dobry, witam wszystkich. Przygotowuję się obecnie do Rogue Invitational, które odbędą się tym razem w Szkocji. Wystąpi tam 10 najlepszych zawodników ze świata na specjalne zaproszenie. Obecnie jestem jeszcze po operacji, więc miałem zerwany Achilles 14 tygodni temu, ale prawdopodobnie zdążę się przygotować. Z tego co jeszcze doktor powiedział, że prawdopodobnie się wyrobimy. Sporo tej kontuzji w twoim życiu tak naprawdę. Gdyby nie kontuzje, to można było być wyżej w klasyfikacjach wszelakich. Dokładnie, miałem już 9 operacji, 9 poważnych operacji, no ale wciąż się nie poddaję. Jeszcze wiem, że jest szansa coś powalczyć. Jedyny, nie wiem, czy to plus czy minus tego jest taki, że po każdej operacji po 3 miesiącach wracam na szczyt światowy z siłą, więc mi tam nie potrzeba roku czy dwóch treningów. Wystarczy 3 miesiące przygotowań i jestem w stanie dźwigać z tymi najlepszymi. Tylko problem jest w tym, żeby utrzymać ten poziom na wystarczającym poziomie i przez dłuższy czas niż miesiąc, dwa czy tam trzy i być cały czas w formie. Także no zobaczymy, czas pokaże. Mam jeszcze parę miesięcy przygotowań. Na ten moment już dobrze to wygląda. Jestem już dość silny, ponad 300 w martwym ciągu. 14 tygodni po Achillesie to jest dobry wynik, ponieważ 14 tygodni ludzie uczą się chodzić, a już jestem dość wysoko, więc mam nadzieję, że wypadnę dobrze. No ja już startuję 17-18 lat, jest to już dla mnie kupa czasu, dużo kontuzji, najlepsze osiągnięcia. No na pewno 3 razy zdobywałem mistrza Polski amatorów, mistrza Polski w kategorii 110, wicemistrza 105, start na Arnold Classic w 105, wicemistrzostwo Europy na Łotwie w parach. Może jeszcze coś by się znalazło. Bestadziejnej, promienie cienia.
Proszę Państwa, lepszy od Sławka Toczka o całe 5 sekund. Ależ to był występ fenomenalny. Nagródźcie go brawami. I tak jest. Dawaj dobrze. Lekkie. 11. Dawaj więcej. 12. Dawaj więcej. 13. Tak jest. No i zaczynamy. I teraz widać to wyraźnie, że Rafał, żeby się wyprostować, musi ten samochód podnieść zdecydowanie wyżej niż inni. Co na pewno kosztuje. Wyniki 350 martwy w klatce 230, Belka 185. Na pewno dzisiaj patrzę już tak jak Sławomir, choć ciężko mi się do niego porównać, bo startuje dużo, dużo dłużej. Jest dużo wybitniejszym, lepszym zawodnikiem, startował w lepszych imprezach, ale ja na pewno już patrzę jak on na zdrowie, na wybrane imprezy, na to, żeby zachować zdrowie i gdzieś tam jeszcze popróbować, postartować i cieszyć się tym, jak najdłużej mogę. Raz. Dwa. Trzy. O, też dziękuję. Moje plany? Bawić się tym jak najdłużej. Nie zamierzam już startować na świecie. Nie odłożyłem pasu na kolaników. Chciałbym jeszcze uczestniczyć w takich imprezach, bo w takich imprezach dobrze się czuję. Rozpoczynałem na takich podwórkach i tak bym chciał zakończyć. Karol Głoszewski opiera piękny uchar. Proszę Państwa, miejsce piąte. Józek Tomaszewski, miejsce czwarte, Rafał Sojc. I tu, gdybyśmy mieli podium, już byśmy odpowiednio ich ustawiali na różnych stopniach. Krzysztof Pacewski, trzecia lokata. Człowiek, który się nigdy nie poddaje, człowiek, który walczy. Miejsce drugie, Marcin Schabowski. Schabowski raz, Kościerski z Dolem, czyli rywalizacja obuwar burmistrza miasta Kościerzyny. Wygrywa dzisiaj Sławek Toczek.